płukło się ludziom przez te wanny. A talerze najwięcej. Ten nasz komplet z rajem, tak uważałam, wyciągałam tylko od wielkiego dzwonu. Pamiętasz? Na każdym był inny widoczek. Najpierw poszła filiżanka. Potem uszko od drugiej. Wycierałam i w ręku mi zostało. A jeden to chyba Piotrek zbił, tylko się nie chciał przyznać. Zbiłeś, zbiłeś! Już ty mi nie mówisz. A kiedyś wracam z sali, a Władek na spodeczku z tym rajem daje kotu mleko. Czyś ty zgłupiał? A on, że z niczego nie chce pić, chyba chory. Złapałam i trach, poszedł. I tak po kolei. Nie chce człowiek, a tłucze się. Uważa i tłucze się. A gdzie jeszcze żyją jak pies z kotem? To nieraz tłuką jedno drugiemu na złość. Ona talerz, to on dwa. Wet za wet. Znaczy odwrócę. Czy wychodzi z domu i mówi: tłucz, tłucz. Jak już wszystkie wytłuczesz, to wrócę. Albo i nie wrócę. Różnie w życiu bywa. Pamiętasz, w tym filmie grał ten aktor. No, taki przystojny. Jakżeż on się nazywał? Kiedyś grał kowboja, bydło gnali przez te pustkowia, a on z batem na koniu, brudny, zakurzony, aż mu to nie pasowało. Niby mówili, że komedia. Nie bardzo było się czego śmiać. Cały film się kłócili. Ona też nie brzydka. A strojów miała? Ciągle się w coś przebierała. Jeszcze mówiła, że nie ma się w co ubrać. Boga byś chociaż nie obrażała. Myślałam sobie. Goście wyszli, a ta złapała talerz i trach. A on na razie nic. To ta, drugi i trach. Zastawy. Ależ ty złośnica jesteś. Pomyślałam sobie, i żyj tu całe życie z taką. Bym na twoim miejscu codzień Bogu za to wszystko dziękowała, a nie tłukła talerze. I żeby było o co. Nie było wcale o co. Nie bardzo nawet zrozumiałam, o co jej chodziło. Może spojrzał na nią. No to cóż takiego? No miał się w nią cały czas wślepiać? Zresztą przy gościach. Ona się nawet śmiała, wdzięczyła, a trajko dała za dwie. A jak goście wyszli? Tylko wyszli? A co, o coś jej spytała, ta? Złapała talerz i trach. A ludzie? Aż się zanosili od śmiechu. I z czego? Że talerze tłuką? To ma być takie śmieszne? A kiedy potem jej on zaczął z nią tłuc, to całe kino aż się trzęsło. I z czego? No z czego? Pomyślałam sobie, ona, no to ona, ale czemuż ja tłuczę? Powiem ci, że wcale mu to nie pasowało. Aż mu się dziwiłam, że zgodził się w takim filmie występować. To już wolałam, kiedy bydło gnał przez te pustkowia. Przynajmniej na koniu siedział. Mężczyzna to powinien być mężczyzna. Lubię, kiedy rycerzy grają. Kochanków też lubię, ale kulturalnych, nie żeby tylko wykorzystać kobiety. Ileż oni wtedy natłukli! To już lepiej, kiedy się nawyzywają, a talerze dostaną. Co komu talerz winny? Taki talerz nawet nie wie, że u kogoś jest. Już lepiej, żeby ją zbił, bo to ona złośnica była winna. Co